5 marca 1985. Drogi Bogdanie, muszę przyznać się, że swoim listem zawstydziłem się trochę. Zawsze twierdziłem, że człowiek poza tym, że jest działaczem, to jest również mężem, ojcem, kolegą, ma przyjaciół. I że myślenie tylko o działalności, sprawach społecznych, politycznych zawęża nasze człowieczeństwo, niszczy naszą tożsamość. Niestety okazało się, że zapomniałem znów o tych prawach. Co najgorsze, zapomniałem zbyt szybko, o czym myśli i w jaki sposób człowiek pozostający przez kilka lat w ukryciu. Oczywiście, gdy się ukrywałem, to sam tłumaczyłem Bogusi, to jest żona Zbyszka Janasa, żeby mi opisywała wszystko, co się dzieje po drugiej niejako stronie muru. Na pewno nie jest zbyt dobrze, gdy człowiek popełnia tego typu błędy, ale jeszcze gorzej jest, gdy w tych błędach trwa. Śpieszę więc, aby zmienić tę niezbyt korzystną sytuację. Na końcu odpowiem również na twoje pytania i wątpliwości. Rozpocznę od mojego powrotu do domu, gdyż na pewno coś słyszałeś, ale nie wiesz na pewno. Otóż do domu zajechałem bez problemów. Chłopcy czekali przed domem, ale nie zatrzymali mnie, chociaż brałem również pod uwagę, że do domu nie zdążę dojść. Oczywiście te pierwsze chwile były bardzo przyjemne. Uśmiechnięta od ucha do ucha żona i radosne, szczęśliwe dziecko. Procesje odwiedzających znajomych, kolegów, przyjaciół, dziennikarzy. Jednym słowem, kawałek wspaniałego życia. To było kilka dni, ale chwile zastanowienia i wątpliwości. Pierwsza, gdy przyjechała Wacia, żona Zbyszka Bujaka. Wpadła na chwilę, po czym, gdy po kilkunastu minutach wychodziła, powiedziała, że nie może być dłużej, gdyż ciężko jest jej patrzeć na nasze szczęście. Oczywiście ja ją rozumiem i nie mam najmniejszych pretensji. Ale gdy padają słowa prawdy, zawsze należy zdobyć się na chwilę refleksji. A gdy taka chwila przychodzi, to rodzą się i wątpliwości co do swojego postępowania, co do słuszności wyborów, które się dokonało. Są oczywiście te chwile, kiedy tych wątpliwości nie mam. Bogusia od 2 miesięcy jest na zwolnieniu. Rzeczywiście czuję się źle i wiem, że jestem jej bardzo potrzebny. Mój dzień zaczyna się o 6:30, gdyż wtedy wstaję i szykuję syna do szkoły. Codziennie odwożę go na 8 rano. Obecnie rozpocząłem również kurs angielskiego. Chodzę 3 razy w tygodniu po 3 godziny. Jak mi już wiadomo, chodzą ze mną głównie pracownicy MSW. Możesz sobie wyobrazić, jak muszę się przykładać, żeby nie być od nich gorszym. Nie wypada przecież. Poza tym rano robię również zakupy, również sprzątam i robię wszystkie rzeczy, które wymagają wysiłku, gdyż rzeczywiście Bogusia nie może ze względu na kręgosłup robić ciężkich prac. Poza tym mamy dodatkowe zmartwienie, gdyż lekarz, która Bogusię prowadzi, twierdzi, że prawdopodobnie trzeba będzie zrobić cesarskie cięcie ze względu na groźbę paraliżu. Zdarza się to bowiem, gdy jest naruszony kręgosłup. Poza tym robię również coś niecoś dla sprawy.
Ale ten pierwszy okres to najpierw musiałem nauczyć się życia, odwalić wiele mszy i innych tego typu uroczystości, czego nie znoszę. Głównie ze względu na panujący tam nastrój kombatancki. Poza tym dziesiątki niezwykle miłych, ale i czasochłonnych wizyt. Oczywiście byliśmy również u Waci. Zosię Kulerską udało mi się zastać dopiero niedawno, gdy byliśmy na pogrzebie ojca Arka Czerwińskiego. Obecnie już jestem umówiony z Krysią Lityńską. Gdy zadzwoniłem, pierwsze słowa, jakie wypowiedziała, to było: wszelki duch Pana Boga chwali. Byłem już na kilku większych spotkaniach w ramach spotkań samokształceniowych. To mnie kosztuje dużo nerw, gdyż odzwyczaiłem się od większych skupisk ludzi. Ale spotkania są bardzo przyjemne. W ogóle ludzie na powierzchni dzielą się na tych, którzy cierpią manię prześladowczą. Ciągle się ze strachu oglądają za siebie i mówią na ucho, bo jak żeby inaczej, żeby nikomu nie wierzyć. Z kolei druga grupa optymistów nie zważa w ogóle na nic. Niby z zawiązanymi oczami idą naprzód, licząc na szczęście. Muszę się przyznać, że moje sympatie są przy tych drugich. Oczywiście trochę uważam, żeby nikogo nie wsypać. W każdym razie bliższa obecność UB mnie nie paraliżuje. Obstawę dużą naliczyłem 5 samochodów. Miałem przed 28 lutego, ale wówczas, przewidując to, nigdzie nie łaziłem. Zarezerwowałem sobie czas nawet na 48. Każdy mógł zostać zatrzymany na 40 godzin przez milicję bez sankcji prokuratorskiej. Ostatnio byłem na feriach zimowych z synem i okazało się, że w okolicach, gdzie byłem, jeździła bezpieka i mnie szukała. Ale mimo to dobrze się bawiłem. Nawet nauczyłem się jeździć na nartach. Oczywiście jeżdżę jeszcze dosyć słabo, ale nawet na sporej górce jakoś sobie radzę. Ale chyba czas zejść z obłoków na ziemię i trochę o sprawie. A tu po kolei, co przygotowujemy. Po pierwsze, ponieważ ode mnie z Solidarności, z zakładów mechanicznych Ursus, wyjeżdżają ludzie na szkolenie do Francji, do Corbeil, przygotowaliśmy program ich pobytu. Zamierzamy go jeszcze rozbudować i przekazać tobie do podpisu. Ale już będzie on wówczas dotyczył szerszych spraw. Otóż, jak już pewnie wiesz, człowiek, z którym się niedawno widziałeś, złożył propozycję, aby z naszego regionu pojechały ze 2 grupy po około 15 osób. Oni są w stanie zapewnić im finanse. Oczywiście muszą to być dobrze przygotowane grupy. Powinieneś to niedługo dostać. Po drugie, w sprawie stowarzyszenia odbyłem już szereg rozmów i spotkań. Chęć współpracy wyraziło kilku ekonomistów, ale nikt się nie chce z tym afiszować. Zostały również podjęte rozmowy z 2 profesorami, którzy mieli dać nazwisko. Z tych rozmów wykluły się 2 następne propozycje innych form działalności, które musimy dokładnie przebadać. Także stowarzyszenie jest cały czas w ruchu, ale jeszcze pływa pod powierzchnią, więc nic nie widać. Po trzecie, przed wyjściem załatwiłem dla ciebie to jedno mieszkanie. Jedno zupełnie nowe dla jednego z wydawnictw, u którego coś się sypało i groziła mu wpadka. Oraz 2 dla sieci. Także zupełnie się wyczerpałem, ale już jutro jadę w nowe zupełnie miejsca i być może uda mi się coś załatwić. Jeżeli tylko by to wyszło, natychmiast dam mu znać. Będę również rozmawiał z blondynką, choć nie wiem, czy coś z tego wyjdzie, gdyż ma ona
pewną robotę. Ale ta jest ważniejsza i będę starał się ją przekonać. Po czwarte, sprawa 28 była moim zdaniem prawidłowo oceniona przez TKK, Tajna Komisja Krajowa. Chodzi o protesty przeciwko zapowiedzianym na 1 marca i ostatecznie odwołanym podwyżkom cen zorganizowane przez podziemną Solidarność. TKK wyzwało do 15-minutowego strajku ostrzegawczego 28 lutego. W zakładach mechanicznych Ursus nadano audycję z apelem Zbigniewa Bujaka. Była zupełnie niezła atmosfera, a świadczy o tym skomplikowana socjotechnika, którą zastosował Czerwony. Ale zasób tych technik im się niedługo wyczerpie. Ale mobilizacja z naszej strony była duża i na pewno wysiłek nie pójdzie na marne. Oczywiście są też straty, jak chociażby aresztowanie twojego brata, Bogdana Bujaka. Spotkałem się oczywiście z ludźmi, którzy mieli pianę na ustach, gdy mówili o strajku, ale ja bym się nie przejmował nimi, bo jedyna propozycja, jaką mieli, to żebyś z nimi konsultował, a na moje pytanie, dlaczego wcześniej, choć mogli, nie przysłali swego stanowiska, nastąpiła cisza. Widać, ta piana jest im potrzebna do dowartościowania się. Więc życzymy im wszystkiego najlepszego. Po ostatniej uchwale w sprawie 1 kwietnia i maja muszę powiedzieć, że mogę mieć dla was tylko słowa szczerego uznania. Chodzi o oświadczenie TKK z 5 marca 1985 roku w obronie poziomu życia. Wezwano w nim do zorganizowania 1 kwietnia 1985 roku wieców w zakładach pracy. Wówczas miał się zacząć drugi etap podwyżek cen. Na 1 maja planowano protesty pod hasłem rekompensaty podwyżek cen i uwolnienia więźniów politycznych. Myślę, że są to świetne posunięcia. Postaramy się przygotować tak, aby jak najwięcej wyciągnąć z tych posunięć TKK. Oczywiście będę się starał coś przesłać, ale jak wiesz, nie jestem zbyt dobrym teoretykiem. Jestem człowiekiem do roboty i staram się być tam, gdzie mnie natura zaprowadziła. Po piąte. Spotkanie postaramy się urządzić po urodzeniu się mojego dziecka, gdyż teraz muszę siedzieć i pilnować Bogusi. Po 18 marca nigdzie już, aż do rozwiązania, się nie ruszam. Po szóste, przygotowujemy się również do wystąpienia dawnego prezydium w Ursusie. Ale chcemy, aby to było mocne, gdyż może być ostatnim na jakiś czas. W każdym razie na pewno wiadomo, że większość podpisze. Na razie kończę. Ściskam cię serdecznie. Do szybkiego zobaczenia. Piotr.